Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Mamy teraz już czas taki właśnie, gdzie hodowcy już parują gołębie, planują parować, więc mieliśmy dosyć dużo telefonów odnośnie takich właśnie boksów dla gołębi. Postanowiliśmy jeden taki prototyp przygotować. Myślę, że jak będzie ktoś potrzebował, to jesteśmy w stanie takie boksiki wykonać. I ten właśnie boks, który tu widzimy, tak wygląda. Jest w całości z litego drewna, deska grubości 1,5 cm, sklejki od dołu, od góry. Posiada ruszto, jak widzimy, ruszto w dwóch elementach, wyjmowane. I tam jest półeczka, na której mogą sobie gołębie składać jajka młode, wychowywać. Troszkę jest teraz ciemno, ale mamy okres zimowy, więc tak, może ta jakość nie będzie idealna, ale myślę, że każdy będzie widział, o co chodzi. Także taka to jest to skrzyneczka. Skrzynka ma wymiar 80 cm na metr. No nie jest to małe, ale ja uważam, że jeżeli tu gołębie mają siedzieć dosyć długo i wychowywać młode, uważam, że jest to naprawdę taki już optymalny boks. Przygotowaliśmy do niego jeszcze takie podstawki, żeby też ten boks nie leżał na ziemi. To się to podkłada i na tym się kładzie boks. I później można pomiędzy te boksy dać też podkładkę, tylko już jest inna wtedy. Taka stojąca i na nią nachodzi drugi boks. Także można dwa boksy, powiedzmy w tych 2 metry 7-8 cm zmieścić, bo mniej więcej takie hodowcy mają gołębniki. Także w tych 2 metrach można te dwa boksy. Gdyby było ciasno, można boks na boks położyć, ale od dołu polecam coś podłożyć, żeby to nie leżało tak zupełnie na ziemi. No w gołębnikach raczej drewnianych to nie ma z tym problemu, bo jest posadzka z drewna, więc pewnie bez problemu. Więc takie boksiki mamy w produkcji. Tak jak mówię, to jest przygotowany prototyp. Mamy też już 4 przygotowane kolejne tam dla jednego kolegi, który zamówił. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, no to proszę kierować zamówienia na nasz numer telefonu i będziemy to wysyłać. Chociaż wolałbym, bo nie wiem jak to będzie z wysyłką, jaka cena, jeszcze się nie, ten to nie chcę tutaj podawać. Wolałbym, jakby hodowcy odbierali sobie osobiście, ale będzie potrzeba, to będziemy podsyłać. W tym momencie nie umiem powiedzieć, jaki będzie koszt przesyłki, bo jeszcze nie wiem. To myślę, że to dla zainteresowanych hodowców będziemy podawać ceny. Także dziękujemy wszystkim za uwagę. Pozdrawiamy, dobry lot.